Witam na moim kanale kulinarnym Gotuj ze mną. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić dwie zapiekanki. Jedna z nich to będzie z pieczarkami, natomiast druga z kiełbasą. Będą nam potrzebne następujące składniki: duszona cebula, kiełbasa, pieczarki duszone, pieprz, majeranek, sól, ser mozzarella oraz bagietki. W pierwszej kolejności rozcinamy bagietkę wzdłuż na pół. Jako pierwszą zaprezentuję bagietkę z pieczarkami. Na pierwszą warstwę układamy cienką warstwę cebuli duszonej. Ja dusiłem cebulę na masełku. Jeżeli cebula puściłaby zbyt dużo soku, należy ją odcedzić przez druszlak. Następnie układamy warstwę duszonych pieczarek. Posypujemy obficie serem mozzarella. Tak przygotowane zapiekanki przekładamy na blachę, a następnie przechodzimy do robienia zapiekanek z kiełbasą. Na pierwszą warstwę układamy kiełbasę. Nie może być ona zbyt tłusta. Następnie nakładamy warstwę duszonej cebuli. Posypujemy przyprawami: pieprzem, solą oraz majerankiem. Posypujemy obficie serem mozzarella. Przekładamy na blachę i umieszczamy w piekarniku. Pieczemy około 10 do 15 minut w piekarniku nastawionym na około 200 stopni Celsjusza. Po tym czasie zapiekanki są już gotowe, można je już podawać. Czas potrzebny do przygotowania pokazanych zapiekanek to około pół godziny. Życzę smacznego i zapraszam na inne moje przepisy kulinarne.